Heilig i policja wydali oświadczenie w sprawie zamieszek podczas gali w Ergo Arenie. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Trzecia gala Heilig odbiła się szerokim echem w świecie internetu i nie tylko. Niestety głównym tematem nie jest żaden z zawodników ani żadna walka. Niestety są to osoby, które spowodowały zamieszki podczas gali, przez co nie doszło do walki Denisa Bedboya Zawęckiego oraz Mateusza Don Diego Kubiszyna. Fani Heilig mają za złe federacji całą sytuację, bo dziesiątki jak nie setki osób pisały, że przecież wszyscy wiedzieli, że będzie zadyma. Co prawda Malik Montana, Federacja Heilig, jak i sami zawodnicy zapewniają, że walka nie jest odwołana, a jedynie przełożona na inny termin, który ma się odbyć w przeciągu 2 tygodni. Reasumując, ta walka odbędzie się dla Was i wszystkie osoby, które oglądały pay-per-view i tak będą mogły ją obejrzeć. Jednak niesmak pozostał, a cała sytuacja w internecie wywołała ogromną burzę krytyki na Federację za powstałe incydenty podczas gali, po czym otrzymaliśmy oświadczenie Heilig. Drodzy kibice, przepraszamy. Jest nam niezmiernie przykro ze względu na to, co działo się podczas Heilig 3. Kilka miesięcy pracy zostało zakłócone przez osoby, które nigdy nie powinny znaleźć się na jakimkolwiek naszym wydarzeniu. Podczas wydarzenia odbyło się 8 świetnych walk. Dziękujemy wszystkim, którzy tego wieczoru byli z nami. Wrócimy ze zdwojoną mocą i dołożymy wszystkich starań, aby nigdy więcej Was nie zawieść. Jako organizatorzy dopięliśmy wszelkich starań, aby podczas wydarzenia było bezpiecznie. Z tego względu musieliśmy zakończyć galę wcześniej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w obiekcie, widzów, pracowników i zawodników. Chcemy jak najszybciej dać kibicom to, na co czekali. W związku z tym walka Denisa Bedboya Zawęckiego z Mateuszem Don Diego Kubiszynem dojdzie do skutku w ciągu najbliższych 2 tygodni, a towarzyszyć jej będzie specjalna oprawa. Żaden widz, żadna osoba, która wykupiła bilet na galę lub dostęp pay-per-view, nie zostanie pokrzywdzona. Przygotujemy wyjątkowe wydarzenie, które wynagrodzi wszystkie niedogodności związane z Heilig 3. O wszystkim informować będziemy w naszych mediach społecznościowych. Przepraszamy Was wszystkich i dziękujemy za Wasze ogromne wsparcie. Jak możemy się dowiedzieć z internetu, policja także wydała oświadczenie w sprawie zamieszek na trybunach Heilig i podali oni informację, że organizator zgodnie z obowiązkiem zabezpieczał imprezę we własnym zakresie oraz, że przed godziną 23 organizator zwrócił się do policjantów o podjęcie działań w sprawie bujek na trybunach oraz zakończył imprezę. Zatrzymano 4 osoby. Policja nie wyklucza, że będą kolejne zatrzymania. Podczas czynności policjanci ustalili świadków, zabezpieczyli monitoring oraz multimedia, które pojawiły się w sieci. Policjanci sprawdzają nagrania oraz to, czy organizator prawidłowo zabezpieczał imprezę. Jak widać, nad federacją zawisły ciemne chmury, jednak trzeba czekać na dalszy rozwój wydarzeń i kolejne wiadomości. A jakie zdanie Wy macie na temat całej sytuacji? Standardowo dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć!